Siemanko wszystkim, z tej strony Pomidor.pl i witam was wszystkich bardzo serdecznie w piątym odcinku z Donkey Konga Country na SNES-a. A w dzisiejszym odcinku zabieramy się za Krem, Krong Industries ENC, zaczynając z pierwszym poziomem Oil Drum Alley, oczywiście w piątym świecie. Jakby co, specjalnie się nie odzywałem. Nie, to nie jest żaden błąd, to nie jest żaden desync audio, czy ja coś źle zmontowałem. Po prostu specjalnie się nie odzywałem, bo chciałem, byście sobie po prostu posłuchali tego świetnego soundtracku, który właśnie w tym momencie jest nam tutaj obecny. Dosłownie, Fear Factory, bo tak się tytuł tego soundtracku nazywa. Jest moim zdaniem tak epicki, tak zarąbisty, że normalnie jest jednym chyba z najlepszych soundtracków, jeśli chodzi o Donkey Konga Country 1. I to jest po prostu fakt. Oczywiście to jest moim zdaniem, rzecz jasna. Nie musicie podzielać mojego zdania. Znajdujemy się teraz w kolejnej rundzie bonusowej, gdzie po prostu będziemy musieli wybierać pomiędzy czterema symbolami. Mieliśmy tam symbol żaby Winky, jeden balon, potrójne banany, czyli wiecie, banany, które dają nam troszeczkę więcej, i pojedynczy banan. Gdybyśmy wybrali właśnie te pojedyncze banany, to właśnie zdobylibyśmy beczkę, która by zaprowadziła nas tutaj. I tak, to nie jest miejsce opcjonalne. Jeśli chcecie zrobić grę na 101%, to miejsce jest wręcz obowiązkowe do odwiedzenia. Tak więc radzę to zrobić. I tak, jak widzicie, jak mamy tutaj słowo Donkey, to zdobyliśmy czerwony balon, Kong zielony, a za słowo Country zdobędziemy balon niebieski, który da nam 3 ekstra życia. Jeśli chodzi o historię tego poziomu, jaką ja miałem historię z tym poziomem za dzieciaka, to na pewno była taka, że po prostu miałem do tego poziomu 3 podejścia. Za pierwszym razem game overowałem, jak leciało, po prostu nie ogarniałem fizyki tego poziomu, bo wiecie, są tutaj te beczki oil, które są właśnie tutaj rozpalone. Oraz miałem coś takiego, że za drugim razem kompletnie chciałem zraszować poziom, ale coś mi po prostu nie wyszło, bo nie będę ukrywał, ale fejle za fejlami leciały. Może nie game overy, bo potem przeszedłem ten poziom z licznikiem 3 czy tam 2 żyć, coś takiego. Mój natomiast serdeczny przyjaciel, który jest ciągle wypominany, a raczej nie wypominany, ale wzmianki są w tej otóż serii na temat, na jego temat właściwie, no to nie będę ukrywał, ale on dosłownie game overował w tym poziomie. On game overował po prostu na każdym możliwym kroku. O, Rambi! Hejo, co tam u ciebie? Tak, potrzebujemy Rambiego, żeby też sobie troszeczkę drogę oczyścić, ponieważ Rambi jest tutaj moim skromnym zdaniem takim obowiązkiem. To jest obowiązkowy zwierzak, którego jak stracicie po prostu albo go ominiecie, to po prostu wyjdźcie z tego pokoju, wyjdźcie z domu najlepiej, przejdźcie się gdzieś na spacer, żeby przemyśleć wasze zachowanie. Nie, oczywiście sobie żartuję, ale moim zdaniem jest on sporym ułatwieniem, jeśli chodzi o ten poziom. Uwierzcie mi, że nie będziecie żałowali, gdy skorzystacie z pomocy Rambiego, de nosorożca. I tutaj myślałem w ogóle, że spadnę, nie? Ale się w ostatniej chwili złapałem i skoczyłem na tą platformę. Ale będą ja, jak będę nagrywał tego Donkey Konga Country 2. Powiem wam szczerze, że na razie póki co nie chcę nagrywać Donkey Konga Country 2, bo jeszcze nie chcę robić maratonu, bo już mogę wam zdradzić malutki sekrecik, którego nie chciałem zdradzać, bo chciałem to powiedzieć bardziej pod koniec serii, ale myślę, że nie będzie to żaden problem. Nie wiem, czy wiecie, ale mam plany na 2019 rok, jeśli chodzi o Donkey Konga, że być może jest to prawdopodobne, ale być może sobie zrobimy maraton od drugiej części do Donkey Konga 64. Ale nie wiem, czy czasem nie zrobić tak, że zacząć maraton od Donkey Konga Country 1 na Game Boy Advance i po prostu robić jeszcze po drodze gry na Game Boya, żeby po prostu zrobić dwie perspektywy, zrobić wersję na SNES-a jako pierwowzór, bo wiadomo, że to są pierwsze wersje, a potem zrobić najwyżej wersję na, nie wiem, Game Boy Advance w ramach takiego porównania. Lub nie wiem, zrobić, że w Donkey Kongu Country 2
czy w trójce zrobić coś takiego, że w międzyczasie dawać jakieś tam, nie wiem, flashbacki co do wersji Game Boy Advance'owej. Co z tego, że wersja Game Boy Advance'owa jest praktycznie remake'em tych wszystkich tych, a raczej w sumie nie remake'em, a bardziej portem tych wszystkich Donkey Kongów, całej tej trylogii ze SNES-a. Oil Drum Alley mamy zaliczone w 100%, więc zaraz rozpoczniemy poziom Trick Track Track. I ciekawostka jest taka, jeśli chodzi o ten odcinek. Wiecie, jaka to jest ciekawostka? Że żadnej ciekawostki nie ma w żadnym z tych poziomów, serio. I to jest w ogóle dla mnie co najmniej dziwne i to jest dosyć kuriozalne, bo patrzcie. Oni mieli czas przetłumaczyć jeden poziom, jeden pieprzony poziom. To był pierwszy poziom w całej grze, czyli Jungle Hijinks. Przez chwilę chciałem powiedzieć Hijinks Jungle, ale wiecie, o co chodzi. Jungle Hijinks był jako jedyny w Japonii przetłumaczonym poziomem i miał swoją angielską translację. Wiecie, o co chodzi. Czyli na przykład, nie wiem, jak było coś odnośnie... O, Upstream w Crashu Bandicoot 1. Jakie jest w Japonii, jak on się nazywa? Beware of the Fish na przykład. No to Jungle Hijinks miał swoją jakby translację i dziwi mnie to, że na Wikipedii Donkey Konga nie jest wszystko przetłumaczone, bo mam takie dziwne wrażenie, że te poziomy mają swoją translację, tylko że ja nie mogłem jej znaleźć. Bo nie wierzę w to, że oni tylko jeden poziom przetłumaczyli na całą wersję japońską Donkey Konga Country 1. No ale dobra, lecimy sobie dalej z poziomikiem. Mamy literkę O. I jeśli chodzi o ten poziom, to pamiętam, że ja za dzieciaka, jak w sumie grałem, to miałem z tym poziomem wielkie problemy i tego nie będę ukrywał. 6 game overów się posypało, jeśli chodzi o ten poziom. Przede wszystkim, bo próbowałem do tej beczki się dostać, do której się w sumie teraz dostałem. Jeśli chodzi... Oj, przepraszam na emocje. Jeśli chodzi zaś odnośnie mojego przyjaciela, to on próbował w ogóle obejść ten poziom jakimiś glitchami, że on tam próbował zrobić jakiś out of bounds w tej gierce. No ale jak myślicie, jak to się skończyło? No oczywiście, standardowo skończyło się to standardowym rage'em, złością, płaczem, zgrzytaniem zębów. No i wszystkim, co generalnie jest najgorsze, no bo wiecie, hej, gra nie może sobie gierki oszukać, bo musi grać fair. Z tego co wiem, są glitche na pewno do Donkey Konga Country 1, aczkolwiek ja aż tak też wszystkich glitchy nie znam. Wiem, że jest jeden w jednym z poziomów i czasem się zastanawiam, czy to nie był Stoppy Go Station, chociaż wątpię, że to był Stoppy Go Station. Już prędzej bym powiedział, że to był Minecart Madness, czyli poziom jakby z tego świata. Bo jest coś takiego możliwe, że możesz jakby spaść. W sensie takim, że jak macie początek poziomu i macie załóżmy w niektórych poziomach taką wielką dziurę, to możecie spaść i tam w jednym właśnie z tych poziomów będzie beczka, która zabrałaby cię na koniec dosłownie poziomu. Po prostu w skrócie byś ominął 80, jak nie 90% tego oto poziomu. Wiem, że to Jim pokazywał na swoim kiedyś livestreamie z Donkey Konga Country. Mówię, że mu polski gamer 17 podpowiedział. Aczkolwiek, no nie pamiętam, co to był dokładnie za poziom, więc nie chcę, żebyście brali tego zdania jako pewnik. Swoją drogą pozdrawiam was obu chłopaki, jeżeli to oglądacie. Polecam zerknąć sobie do polskiego gamera, bo robi sobie teraz serię z Megamena X2, więc jeżeli jesteście fanami Megamenów, to śmiało polecam zasubskrybować, ponieważ polski gamer jest godnym tego, że tak powiem, jest godny tej subskrypcji. No, ja polskiego ostatnio też zaczynam zapominać i często się plączę w zdaniach, mimo że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce, to jest przykre bardzo. I też swoją drogą chciałbym zaprosić was na kanał mojej dziewczyny, ponieważ ona tam zaczęła robić serię Skroka 2. Więc polecałbym zostawić jej też również subskrypcję, jak i łapeczkę w górę, bo naprawdę warto. A my kontynuujmy dalej sobie z tym poziomem. W ogóle tło mi się podoba tego poziomu strasznie, bo to wygląda jakby były takie gniazda metalheadów z Jacka 2, wiecie, tylko że takie nienarodzone metalheady świecące z tymi takimi kryształkami. Chyba będziecie wiedzieli, o co chodzi. Nie, przepraszam, nie kryształkami, a skull gemami, bo tak się te gemy nazywały, to były skull gemy. Ale przepraszam bardzo, Jack 2 wyszedł później, więc dlaczego, skąd mi się w ogóle ten Jack skojarzył? Nie mam pojęcia. Ale to chyba jest znak, że powinienem zabrać się za serię Jacka na kanale. Bo jedyne co zrobiłem, to nagrałem Jacka i Daxtera, The Precursor Legacy, a.k.a. Jacka 1. W ogóle ta małpa, która w nas rzuca tymi beczkami, to najśmieszniejsze jest to,
że ona, tak jak dobrze zgadywałem, bo w sumie, znaczy, no ciężko byłoby to nie nazwać orangutanem, więc można powiedzieć w skrócie, że to jest orangutan, bo hehe, wiecie, pomarańczowa małpa, bo z tego co wiem, chyba słowo orangutan wywodzi się z tego, że orange, wiecie, orange, orangutan, pomarańczowy pawian, małpa. Prędzej małpa niż pawian, no ale wiecie o co chodzi. Dobra, trick track jest zaliczony, więc czas na elevator antics. Tia, mój ulubiony właściwie poziom i moja ulubiona muzyka, bo bardziej chciałem na początku powiedzieć moja ulubiona muzyka, bo jak sami wiecie, bardzo lubię muzyki z poziomów kopalnianych albo jaskiniowych w Donkey Kongu Country 1. I kolejna runda bonusowa została zaliczona. Cieszmy się wszyscy! I tło tego poziomu się dosyć zmieniło, bo teraz mamy taki żółty odcień. I nie wiem czemu, ale ta jaskinia kojarzy mi się z jaskinią z Raymana 1 z The Cave of Scops. Tej drogi do Mr. Scopsa. Wiecie, pana Skorpiona. Nie wiem czemu tak jakoś mi się to skojarzyło. Być może tęskni już za Raymanem 1. Musiałbym się zabrać w końcu za tą wersję na Sega Saturn. Jeśli chodzi o ten otóż poziom, to za dzieciaka ja go przeszedłem bez problemu. Mój przyjaciel, o dziwo, też go przeszedł bez problemu, ponieważ on jest dobry w takich, znaczy powiedzmy sobie szczerze, ale w pewnych zgadywankach, albo jeszcze inaczej to wytłumaczę, są zgadywanki, w których on jest dosyć dobry i między innymi ta zgadywanka lub ten taki challenge był dla niego dosyć łatwiutki. Zdobyliśmy 3 symbole Expresso, więc zostaniemy przeteleportowani do jego rundy bonusowej. Po raz chyba 3 lub 4. Nie wiem szczerze, ile razy już widzimy rundę bonusową Expresso. Jak chcecie, jeżeli liczyliście, to możecie, że tak powiem, napisać w komentarzu, ile żeście wyliczyli tych rund bonusowych. Yeah! 275! 276! I teraz licznik zaczyna coraz szybciej spadać w dół. W ogóle opowiedzmy sobie o pewnym itemie w wersjach Game Boy Advance'owych serii Donkey Konga. Widzicie ten aparat, co teraz wam się ukazał na ekranie? Nie wiem do czego on służy, ale generalnie jest on dodatkowym itemem w każdej z części Donkey Konga Country na Game Boy Advance. W Donkey Kongu Country 1 mamy ich do zdobycia, z tego co wiem, 52. W dwójce nie pamiętam ile, w trójce też nie pamiętam. Jeżeli znajdę o tym informację, to będziecie mieli tutaj teraz wszystko na ekranie ładnie, że tak powiem, podświetlone. Więc ten item nie robi nic takiego szczególnego poza tym, że istnieje. Po prostu w skrócie, hej, macie dodatkowy item do 100%. I z tego co wiem, łatwo go można zdobyć, kiedy jest jakby grupka wrogów i, że tak powiem, atakujecie tę grupkę wrogów. W sensie takim, że na przykład spadacie na nich i uderzacie ich jakby atakiem, załóżmy, Donkey Konga. Na przykład jak ja przed chwilą tego Kremlinga zdzieliłem. Mimo że jest on umięśniony i tak dalej, to widzicie, Donkey Kong go bez problemu ciśnie. Tak więc, jeżeli będziemy tak, że tak powiem, spamowali we wrogów atakami w wersji advansowej, to być może z któregoś z nich wyleci właśnie ten aparacik. Jest ich 52 i połowa z nich jest ukryta w tych specjalnych rundach bonusowych albo z tych specjalnych hidden poziomach. Hidden poziomy, Jezu, jak to brzmi. No i wiem, że na pewno zebranie wszystkich tych aparacików daje wam pełne 100%. Więc mogę wyjść z taką teorią, że łatwiej się chyba 100% wersję Game Boy Advance'ową niż wersję SNES-ową Donkey Konga Country. Ale nie chcę, że tak powiem, tutaj wprowadzać was w błąd, bo z tej obserwacji co ja tylko mogę wywnioskować. Pamiętajcie, że ja tylko patrzę przez pryzmat tego, że są te aparaty. Ja nie patrzę przez pryzmat tego, że to na pewno będzie łatwo, bo ja tak nie powiedziałem. Ja nie zakładam, że będzie łatwo. Mi się tylko tak między innymi wydaje. Czas na Potion Pond. Kolejny poziom w tym otóż świecie. Jest to poziom podwodny, gdzie mamy tutaj, że tak powiem, teraz zieloną, skażoną wodę.
co jest w miarę sensowne i można to wytłumaczyć, ponieważ robimy świat numer 5, gdzie są fabryki. A nie będę ukrywał, że fabryki wiadomo z czym się kojarzą, z zanieczyszczeniami i tak dalej, więc podejrzewam, że K-Rool chciał przechytrzyć trochę Donkey Konga i Diddy'ego i wlał tam właśnie ten cały olej, czy tą całą substancję, która zanieczyściła tą wodę, przez co jest teraz również i mgła dostępna w tym otóż poziomie i te kołowrotki z kolcami. Ale to jest oczywiście moje zdanie, nie wiem, być może zgodzicie się z moją teorią, a być może i nie, ale patrzę tylko właśnie przez ten pryzmat, że być może wylał beczkę z olejem lub nie wiem, zanieczyścił jakoś wodę. Ja wiem, że teraz będziemy podążali Engardem. A jeśli chodzi o ten poziom, to niestety w historii za dzieciaka nie pamiętam, jeśli chodzi o ten otóż poziom. Wiem, że chyba nie miałem z nim jakichś takich specjalnych problemów. Znaczy, na pewno były jakieś minimalne takie, które nie znałem mechaniki gry i wiecie o co chodzi. A raczej tego świata nie znałem mechaniki. I to jest jak najbardziej normalne do wytłumaczenia, tylko że po prostu mówię, że nie pamiętam, czy failowałem 10, 5, czy 6, czy 60, czy 100, czy milion razy. Po prostu nie wiem, nie pamiętam tego, więc nie chcę was wprowadzać w błąd. Napiję się herbatki trochę. Mimo, że nagrywam to o 15.24, bo to jest jeszcze herbatka, której nie dopiłem rano, bo zapomniałem kompletnie i mam teraz zimną herbatę, no ale... No wiecie, czymś się trzeba zadowolić. Jeszcze mam troszeczkę wody tutaj niegazowanej, więc myślę, że ona również załagodzi gardełko moje, gardziołko, jak to dużo osób lubi też mówić. No i cóż, kontynuujemy sobie dalej z giereczką, jak to ja zawsze lubię mówić. Nie wiem czemu, tak jakoś mam w zwyczaju, że zawsze mówię, że kontynuujemy sobie z giereczką, mimo że są to post komentary. Ale powiem wam szczerze, że mimo że ja to komentuję w postprodukcji, że wiecie, że ja oglądam swój gameplay i go komentuję, to w gruncie rzeczy momentami czuję się, jakbym to robił na żywo. Może Donkey Konga Country 2 zrobię na żywo. Zobaczymy. Chociaż nie powiem, że nie, ale łatwiej mi nagrywa się post komentary do Donkey Kongów. I ta gra jest tego idealnym przykładem. Bo nie wiem, czy w trakcie live komentarów na jeżeli chodzi oczywiście o serię Donkey Konga, to nie wiem, czy w trakcie live komentarów bym się tak mega skupił. Ale hej, jest to dla mnie wielki wyczyn, bo w tym roku, mimo że zacząłem jako pierwszą serię, jeżeli chodzi o pierwszą grę z serii... Kurde, źle to ująłem znowu. Wybaczcie, po prostu coś dzisiaj jest ze mną nie tak. Zresztą coś ostatnio jest ze mną nie tak, ale nie mogę tego bardziej sprecyzować. Więc w dużym skrócie. Pamiętacie jak na początku tego roku i chyba końcówki roku 2017 rozpocząłem serię z Diddy Kong Racing? Najlepsze w tym wszystkim jest to, że Diddy Kong Racing była jakby pierwszą grą na moim kanale od firmy Rare. Bo wiadomo, Rare było odpowiedzialne za Diddy Kong Racing. I co jest śmieszne, ta gra jest oficjalnie drugą grą, jeśli chodzi o studio Rare. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że Diddy Kong Racing został zawieszony, bo praktycznie Let's Play dałem na prywatny. A to jest druga gra z serii Rare, którą jako pierwszą skończę na kanale moim. No i tutaj Cranky Kong nam opowiada o tym, że możemy oczywiście rolować i mamy dosyć często rolować we wrogów, bo są wrogowie, których nie pokonamy sobie, wiecie, skokiem normalnym. Wiecie chyba o co chodzi. Nadszedł czas na Minecart Madness i to chyba właśnie to był ten poziom, w którym to można było takie coś ogarnąć, chociaż nie przypominam sobie, naprawdę. Mam wielką, że tak powiem, dziurę w głowie w tym momencie, bo szczerze nie pamiętam, w którym to poziomie można było dostać się z samego początku na sam koniec, w taki sposób omijając 90% tego poziomu. Ale doskonale pamiętam poziom, jeżeli chodzi za dzieciaka. I pamiętam, że za dzieciaka mój przyjaciel wraz ze mną po prostu rage'owaliśmy oboje, ponieważ mechanika w tym poziomie jest dosyć skomplikowana. W dużym skrócie, wagoniki, które są, którymi musimy podążać do końca trasy, są często, że tak powiem, stoją w takich miejscach, że momentami ciężko jest się tam dostać. W skrócie musicie się dostać, wiadomo, że troszeczkę wyżej musicie skoczyć, więc wasze skoki muszą być co najmniej 5 sekund szybciej synchronizowane. Czyli w skrócie musicie w miarę na bieżąco synchronizować skoki.
tak jak widzicie, tak jak widzieliście w sumie niedawno. Bo była akcja, że mógłbym nie doskoczyć, no i byłoby przesrane, albo na przykład tutaj. Tylko że tutaj troszeczkę ryzykowałem, nie będę tego ukrywał, że nie, ale troszeczkę oszukiwałem system, co spowodowało, że dostałem się do kolejnej rundy bonusowej, w której to mamy losowanko tokenów. Serio, bo to jest losowanie tokenów, bo tutaj możemy wybrać sobie tokeny z różnymi zwierzątkami, ale ja nie wiem, czemu wybrałem sobie Engarda. Bo jakoś mam wielki sentyment do tego zwierzaczka. I dalej nie pamiętam, czy Engard powraca w Donkey Kong Country 2. Wiem, że papuga będzie miała swoją, a raczej Squawks. Ta papuga będzie miała większą rolę w Donkey Kong Country 2 niż w tej części. Bo w tej części jedyne, co będzie nam robić, to będzie tylko nam oświetlała jaskinie. Jej! I tutaj oczywiście spam zingerów, których musieliśmy łatwo ominąć. Kolejny, że tak powiem, nie K-Rule, tylko... Kremling, no, Kremling. Zapomniałem przez chwilę. I jest to ostatnia runda bonusowa na ten otóż poziom, czyli na Minecart Madness. This is madness. Madness. This is Sparta. Nie wiem, czemu mi się z tym to skojarzyło, bo słowo madness mi się tylko z tym kojarzy. No ale cóż, mieliśmy fajne platformowe poziomy, więc chyba nadszedł czas na latanie z Funky Kongiem. Funky's Flights. Albo w wersji na Game Boy Advance. Funky's Fishing. Chociaż Funky's Flights też występuje w wersji na Game Boy Advance. Ale nie wiem, czemu mam wrażenie, że jest to dosyć opcjonalne. Że bardziej procenty są wliczane, jeśli chodzi o Funky's Fishing. Oczywiście procenty do naszego, że tak powiem, statusu. No i czas na Blackout Basement. Z tego co wiem, to już jest ostatni poziom na ten otóż świat. Dokładnie tak i zaczynamy znowu z muzyką z Fear Factory. Z bardzo zarąbistą muzyką i bardzo świetną muzyką. No i cóż, tutaj będziemy mieli taką różnicę, że po prostu światło od czasu do czasu będzie gasło sobie. Jak byłem młody, to miałem problemy z tym poziomem ze względu na właśnie gaszące światło, bo nie tyle co miałem stary telewizor, co jeszcze. Był problem taki, że wiadomo, że była ciemnica w tym telewizorze, jak były takie ciemne poziomy, tak więc te poziomy to były największa zmora dla mnie, dla mojego przyjaciela i dla kogokolwiek, kto grał na moim telewizorze w Donkey Konga Country 1. I tą liną właśnie dostaliśmy się na drugą stronę, gdzie tutaj mamy platformy poruszające się i generalnie coś, co powinno sprawić Donkey Kongowi i Diddy'emu problem. Tak się zastanawiam, czy K-Rool specjalnie zrobił tą fabrykę i specjalnie zaprojektował te poziomy, by Donkey Kong nie mógł dostać się do jego statku i nie mógł mu skopać zadka, szczerze. Bo troszeczkę się na to zapowiada. Patrzę tylko przez pryzmat tego, że jakie przeszkody musi Donkey Kong wraz z Diddy Kongiem pokonywać. Jest to, nie powiem, że nie, ale zdziebko zastanawiające. Jej! I tutaj jeszcze mamy platformy z takimi strzałkami w dół, które mają nam symbolizować, że kiedy będziemy sobie na nich dłużej stać, to przykro mi, my friend, ale ona zleci, po czym ty spadniesz na wielką śmierć. W sumie nie na wielką śmierć, ale do wielkiej otchłani. I tam wszyscy o Donkey Kongu i Diddy Kongu zapomną i niestety Donkey Kong i Diddy Kong nigdy nie uratują swoich 7 bananów, a raczej nigdy nie zabiorą ich K-Rulowi, przez co K-Rul będzie mógł podbić wyspę Donkey Konga i z bananów zrobić, nie wiem, kurde, nie wiem co szczerze K-Rul lubi jeść, ale podejrzewam, że załóżmy jabłka, więc zrobi z tego Apple Island. Apple Island, przepraszam najmocniej. I to jest ostatnia runda bonusowa, jeżeli chodzi o ten oto odcinek. I w tym właśnie oto odcinku skończymy sobie cały świat numer 5 i skopiemy dupę następnemu bossowi, który będzie za chwilę. I zdobyliśmy balon czerwony z życiem, który daje nam tylko jedno życie. Ale do tego się raczej już wszyscy przyzwyczailiśmy. Wychodzimy sobie do exitu. Blackout Basement z wykrzyknikiem zaliczone, więc czas na Boss Dump Drum. A kim jest Boss Dump Drum?
Jest to jedna wielka beczka z czaszką, a raczej trupią czaszką. Zadaniem, żeby pokonać tego bossa, jest następujące. Ta beczka będzie teraz nas atakowała. Ona będzie zrzucała na nas, jakby to powiedzieć, wszystkich przeciwników, z którymi walczyliśmy w calusieńkiej grze. Czyli przede wszystkim te szczury, Keiruly, Keiruly, Kremlingi, węże i tak dalej, i tak dalej. I za każdym ciosem ona coraz więcej będzie nas atakowała. Na przykład teraz nas 4 razy zaatakowała, czyli to jest przedostatni ten pasek jej walki. Znaczy pasek życia właściwie. I teraz nas 5 razy będzie próbowała zgnieść. Jeżeli teraz pokonamy coś, co ona wyrzuci, czyli przede wszystkim te pancerniki, to ta beczka, że tak powiem, zostanie, że tak powiem, zgładzona. Jak sami zresztą widzicie, beczka wybuchła, została zniszczona, a na nas spadł jeden wielki banan Nintendo. Dzięki czemu zostały nam już tylko 2 banany do końca całej gry. I do zaliczenia calusieńkiej gry na 101%. W następnym odcinku, czyli w ostatnim odcinku właściwie, zaliczymy Chimp Caverns oraz skopiemy dupę Keirulowi. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę Let's Play, że jestem informatywny. Jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się odcinek, to możesz stawić łapkę w górę. Bardzo byłbym wdzięczny. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o pozostałych innych odcinkach i czymkolwiek, co tu publikuję. Na razie, trzymajcie się, cześć!